Jak dobrze, że jestem! Jak dobrze, że jestem! Jak dobrze, że jestem! Jaka jestem wdzięczna za to, że jestem! Słuchajcie, kto dzisiaj z was obudził się z takim właśnie serem w sercu, z taką wdzięcznością za to, że jesteś tutaj, za to, że tutaj jesteś, że twoje życie ma sens. Ja kiedyś tak się nie budziłam. 18 lat temu nie budziłam się w ten sposób. Byłam dojechana od rana. Od rana myślałam sobie, co to będzie w tej pracy. Od rana myślałam sobie, co będzie po pracy. Byłam dojechana zupełnie wszystkimi tymi obciążającymi mnie obowiązkami. Tym wszystkim, czym zasługiwałam sobie na przychylność innych. Słuchajcie, możecie się budzić z taką wdzięcznością w sercu, że jesteś tutaj na ziemi. Ponieważ jeżeli narodzisz się na nowo, jeżeli ten, który jest, zamieszka w tobie, to ty będziesz. Jesteś, który jesteś. Chcę wam powiedzieć, że 18 lat temu poznałam Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga, mojego Zbawiciela. Nie wiem, jak pracujesz dzisiaj. Ja pracowałam sobie w biurze, pracuję na laptopie i dzisiaj, przyjacielu, jeżeli jesteś niepojednany z Bogiem, to lecisz na baterii, nie jesteś podłączony do źródła zasilania, możesz tam sobie jeszcze coś tam podłubać w tym laptopie, ale twoja bateria się skończy, nie masz źródła zasilania, chcę, żebyś o tym myślał. Ja się podłączyłam do źródła zasilania, do źródła mocy w moim życiu. To jest Bóg, jedyny Bóg, który jest dostępny przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Tylko Jezus jest tą wtyczką, przez którą możesz podłączyć się do Niego i żyć naprawdę. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To jest właśnie ten grzech, odłączenie od Boga. Mały błąd u podstaw, mały błąd, jeśli stół ma za krótką jedną nogę, to się chwieje i twoje życie, jeśli ma ten błąd, odłączenie od Boga, to się chwieje. Jeśli program jest napisany z błędem, to robi dziwne rzeczy i w twoim życiu dzieją się dziwne rzeczy, dziwnie reagujesz złością. Bo masz błąd. Tym błędem jest brak podłączenia do Boga. Bóg jest. Jest osobą. Jest realną osobą. Można do Niego zawołać. Można do Niego zawołać po imieniu. Jego imię to Jezus. To imię ma znaczenie. To imię znaczy Bóg, który ratuje. Bóg, który zbawia. Od czego ratuje? Od ciebie samego. Możesz jeszcze dzisiaj zawołać do Niego, a jutro rano gwarantuję Ci, nie będziesz obciążony. Staniesz rano i powiesz, jak dobrze, że jestem. Jak dobrze, że jestem. Dziękuję Ci, Ojcze, że jestem. Dziękuję Ci za życie. Nie będziesz obciążony. Jezus, gdy chodził tutaj po tej ziemi, mówił, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni. Zwykle po dniu pracy powinno się być takim. Ale ja wiem, że ty wstajesz rano i już jesteś spracowany i obciążony. I już masz kołowrotek w głowie. A nie musi tak być. Nie musi tak być. Pojednaj się jeszcze dzisiaj z Bogiem, tak jak ja to zrobiłam. Przez ofiarę Jezusa Chrystusa, przez to, że On umarł za ciebie te 2000 lat temu. Nie wystarczy o tym wiedzieć. Nie wystarczy o tym wiedzieć. Tutaj wszyscy wiedzą o tym, że Jezus był, że oddał swoje życie, że cierpiał na krzyżu. Ale zawołaj do tego Jezusa, bo nie tylko On umarł, ale zmartwychwstał, jest realną, żywą osobą, do której możesz powiedzieć słowo. Wszystko się dzieje na twoje słowo. Kto uwierzy w sercu swoim, że Jezus jest Panem i wyzna swoimi ustami,
zbawiony będzie. A więc uznaj w swoim sercu, że ta ofiara to była celowa ofiara za Ciebie osobiście. I wyznaj ustami, w ogóle powiedz do Niego dzisiaj jakieś słowo, powiedz do Niego. Jeżeli Ty jesteś naprawdę, jeżeli naprawdę zmieniasz życie, jeżeli naprawdę dajesz życie, to daj mi życie. Ja chcę być zadowolony od rana. Ja chcę się cieszyć z tego, że jestem. Możesz tak mieć. Życzę Ci tego dzisiaj z całego serca. Jezus oddał za to swoje ciało, swoją krew. Wisiał tam na krzyżu, wykrwawiał się. Był jedną wielką kupą mięsa, poszatkowany wewnątrz i na zewnątrz. Wziął na siebie wszystkie Twoje choroby. Wziął na siebie wszystko, co Cię dzisiaj obciąża. Nie po to, żeby patrzeć na Jego rzeźbione podobizny. Nie po to, żeby święcić jajka. Nie po to, żeby ubierać choinkę. Nie po to, żeby chodzić do kościoła i wykonywać religijne gesty. On to wziął, żebyś Ty realnie mógł się narodzić z Jego ducha. Żeby przetrzeć Ci drogę do Ojca. I możesz jeszcze dzisiaj być pojednany z Bogiem. Zrób to. Zawołaj Jezus nad swoim życiem.